Dzień dobry Państwu, nazywam się Bartek i zapraszam na program Mecz Dnia. Dzisiejszy program sponsoruje sieć sklepów Promil. Oaza najbliżej Twojego domu, w której dostaniecie wszelkiej maści napoje, których potrzebujecie. Polecamy. Wspaniałymi gośćmi w moim programie dzisiaj są niezmiennie pan Adrian. Uszanowanie. I Błażej Gajos, który zagrał ostatnio całe spotkanie. Witam serdecznie. Spotykamy się pod ozimską fontanną Ditrevi po meczu z LZS-em Prosilice, meczu ciężkim, meczu bardzo trudnym, na ciężkim boisku, meczu, który skończył się remisem 1-1, ale o co w tym meczu chodziło i co w nim się działo, to już opowie pan Adrian. Panie Adrianie, słuchamy. No, był to bardzo ciężki mecz. No, on pokazał także to, jak bardzo nieprzewidywalna jest piłka, tak jak w sobotę my w ocenie meczu strzeliliśmy bramkę zwycięską, tutaj no, w ocenie akcji meczu straciliśmy tą bramkę i dwa punkty. No, powiem tak, no, mimo tego, że no, pechowo przegraliśmy, to jednak powinniśmy się z tego punktu cieszyć, bo po pierwsze graliśmy na bardzo trudnym terenie, Prosilice no, u siebie chyba na 10 meczów aż 7 wygrały. Po drugie, przegrała Unia Murów, więc mimo tego, że zremisowaliśmy, to powiększyliśmy przewagę do 3 punktów. No, powiem tak, był to bardzo dziwny mecz w naszym wykonaniu. W pierwszej połowie graliśmy naprawdę dobrze. Dużo było gry po ziemi, dużo podań krótkich, szybkich. No i prowadziliśmy 1-0, zasłużenie bym powiedział, w pożycie karnym, a bardziej po dobitce. No i w drugiej połowie wyszła na boisko zupełnie inna drużyna, moi panowie, no, z minuty na minutę. Ogólnie przeciwnik od początku drugiej połowy bardzo zaatakował, chyba w pierwszym kwadransie drugiej połowy mieliśmy poprzeczkę, raz nas Tomek Starym uratował, później Dawid Gola z linii bramkowej piłkę wybił. No ale przetrzymaliśmy ten napór, ale mimo wszystko z minuty na minutę potem się coraz bardziej cofaliliśmy, coraz niżej broniliśmy, nastawialiśmy się na kontrataki, tak też dobre sytuacje miał Robert Murszewski właśnie po tych kontrach czy kluczu, albo golik też miał, goły. No nie wpadły te kontry, nie wpadała też bramka dla Prosilic, Tomek Staroń bardzo dobrze się spisał w bramce, dobrze broniliśmy, no ale no, to jest magia futbolu, no, w ostatniej akcji meczu straciliśmy bramkę. No, trochę błąd tam był, trzeba było wybić piłkę na aut od razu, a nie próbować się zastawiać. No, no zdarza się niestety. To jest piękno piłki, ale powinniśmy się cieszyć z tego remisu. Dziękuję panie Adrianie. Dzisiaj zaczęliśmy nietypowo od fachowej analizy pana Adriana, a teraz przejdziemy do wywiadu z panem trenerem Łukaszem Wichrem. Wywiadu, który przygotowaliśmy dzięki współpracy firmy Magnus Trans, która wozi bezpiecznie i do celu. Witam trenerze, no, remis z Prosilicami, to co w sobotę no, nam się udało, mieliśmy dużo szczęścia, no, dzisiaj zupełnie inna sytuacja. Bardzo ciężki mecz z bardzo dobrym przeciwnikiem, jak się okazało. Co pan powie o całym meczu? No tak, jak pan powiedział, dzień dobry przede wszystkim. Trafna taka, myślę, wypowiedź, że suma szczęść i nieszczęść futbolu równa się zero. Tydzień. W sobotę cieszyliśmy się po strzale w 90 minucie z 3 punktów. Natomiast teraz cieszymy się z jednego. Tracąc niestety te 2 punkty. Cieszymy się w cudzysłowie dlatego, że rywale pogubili punkty i idziemy 1 punkt do przodu, odskakujemy. Natomiast sam mecz trudny, z trudnym rywalem, z zespołem, który piłkarsko prezentował się bardzo dobrze. No, wielu zawodników w szeregach rywali i ogranych w wyższych ligach, trzecia, czwarta liga, no, trudne warunki generalnie, boisko takie specyficzne, murawa dobra, troszeczkę może, że długa ta trawa była, ale wąskie, krótkie, no, ciężko było nam się przystosować do warunków. No poza tym ja zawsze będę podkreślał, nasz zespół jest to młody zespół, dużo młodzieżowców, juniorzy na placu się dzisiaj pojawili, no, rywal jednak trochę tych wiosen starszy od nas. No mówię, ciężki mecz,
No powiem tak, wiadomo, niedosyt zawsze pozostaje, bo to 93. minuta już była, natomiast no, uważam, że ten remis dla nas jest dobry, i pomimo tego, że tak naprawdę straciliśmy te dwa punkty w końcówce, to jednak na pewno wynik, no nie można tu mówić, że był jakiś niesprawiedliwy, bo zespół z Proślic, mówię, postawił poprzeczkę wysoko i na pewno zasłużył na ten punkt. Ja mówię, chylę czoła, bo naprawdę piłkarsko naprawdę dobry zespół, dobry mecz zagrał. Właśnie, bo mi się osobiście wydaje, że zagraliśmy dwie troszkę różne połowy. Czy aby pana piłkarze w drugiej połowie nie za bardzo się cofnęli? Znaczy tak, no, nie mieliśmy w żaden sposób się, to nie były jakieś założenia, że mamy się cofnąć, chociaż często drużyny tak praktykują, strzelą bramkę i liczą na kontrę. No, mieliśmy problemy swoje, no, gramy jednym składem praktycznie rzecz biorąc, bo jesteśmy okrojeni. Gramy praktycznie tą samą jedenastką, któryś tam mecz z kolei. No, może nie tyle, co brakuje sił, no, ale wiadomo, to gdzieś tam się musi odbić na postawie. Natomiast no, w drugiej połowie nie potrafiliśmy się utrzymać przy piłce i mówię, ta piłka jak szybko została wybita, tak szybko wracała. No i w którymś momencie no, rywal miał troszeczkę więcej miejsca i uderzył skutecznie. Generalnie rzecz biorąc, już przed meczem mieliśmy problemy, bo Sławek Knapik zgłosił jakąś swoją niedyspozycję i w zasadzie na moją prośbę i zaczął od początku. No mówię, no mieliśmy problemy z przetrzymaniem piłki w drugiej połowie. Ewidentnie druga połowa to przewaga zdecydowana Proślic. Nasza taka, można powiedzieć, gra defensywna. Obrona taka Częstochowy w pewnym sensie, chociaż mieliśmy swoje sytuacje bardzo dobre i gdybyśmy podejrzewali bramkę na 2-0, to byłoby po meczu, ale tak jak pan zauważył, no, dwie różne połowy, no mówię, nie mam tutaj pretensji do zespołu, no, gramy, mówię, którymś mecz z rzędu praktycznie tym samym składem, jedna, dwie osoby gdzieś wypadają, brakuje nam tego doświadczenia, kontuzja Piotrka, nogi, kartka Kielanowskiego, młody zespół, no ale mówię, no, idziemy cały czas do przodu, to jest ważne, no, teraz w sobotę kolejny mecz nas czeka z Wiktorią Dobrzyń, który chcemy, musimy wygrać, no i zostanie 5 meczy i miejmy nadzieję, że tą przewagę utrzymamy do końca. Właśnie, wspomniał pan o Grzegorzu Kielanowskim, który ostatnio wyleciał z boiska. Ile spotkań dostał kary Grzegorz? To znaczy tak, no z racji tego, że jest święto majowe, kolejka jest w środku tygodnia, także nie ma jeszcze oficjalnego werdyktu. No dwa mecze to są urzędowo, że tak powiem. Czy będzie coś więcej, no to najpewniej w piątek Wydział Dyscypliny zadecyduje, także tak czy owak w piątek, przepraszam, w sobotę grać nie będzie, więc myślę, że no dowiemy się, czy to będą trzy mecze, czy może skończyć na dwóch. No oby jak najszybciej. No, głupia kartka, zresztą już na ten temat mówiliśmy ostatnio. Miejmy nadzieję, że skończy się to jak najmniejszą karą.